Cześć, ja nazywam się Jackwek i mam dzisiaj dla Was trzy aplikacje cardboardowe, gamingowe, nie takie tylko użytkowe, tylko faktycznie, gdzie można sobie pograć. Niektóre krótsze, niektóre dłuższe, a niektóre naprawdę interaktywne i zaawansowane. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Jeżeli marzyliście o kosmicznych bitwach rodem ze Star Treka czy Star Warsów, to Deep Space VR zaspokoi Wasze potrzeby. Deep Space VR to klasyczny shooter kosmiczny, podobny do oldschoolowych Star Foxów na SNESa i Nintendo 64. Naszym celem jest zniszczenie statków wroga. Zależnie od poziomu różni się ich ilość i poziom trudności. Sterowanie jest bardzo proste. Statek automatycznie strzela, kiedy widzi wroga, a wszelkie manewry wykonujemy obracając głową. Wygląda to czasami dość komicznie i potrafi nieźle wykręcić szyję. Sporo poziomów i statków, nie najgorsza oprawa graficzna i dobra optymalizacja zapewni niezłą zabawę i trening wytrzymałościowy szyi. No i nasz główny temat, czyli Casino VR od polskiej firmy deweloperskiej Level Up. Jest to wirtualne kasyno zbudowane w Unity, bardzo zaawansowane, gdzie to nie jest tak, że wybieramy sobie pokój, od razu tam przechodzimy jakby z automatu i gramy w grę po prostu w jakieś tam slotsy czy inne gry karciane, patrząc z perspektywy VR, tylko faktycznie możemy się przejść po wirtualnym kasynie. I jest to swego rodzaju gra RPG tak naprawdę. Zdobywamy tam levele, zdobywamy tam pieniążki, mamy tam koło fortuny, mamy tam safe, mamy tam właśnie gry karciane, mamy slotsy. Po wszystkim się poruszamy, zdobywamy pieniądze, levelujemy, no i naprawdę gra ma mega potencjał. W tej chwili nie wymaga żadnego urządzenia dodatkowego, aby sterować. Wystarczy po prostu patrzeć w odpowiednie miejsce. Nawet nie używa za bardzo klikera, który zazwyczaj gdzieś tam w aplikacjach interaktywnych jest używany. Natomiast miejmy nadzieję, że w przyszłości twórcy wprowadzą obsługę pada Bluetooth, ponieważ bardzo wtedy gra zyskałaby nagrywalności. Można w nią grać nie tylko w formie wirtualnej, można też grać w formie takiej zwykłej, po prostu bez okularów VR, więc możecie ją sobie ściągnąć niezależnie od tego, czy macie okulary VR, czy nie, i już levelować. Także można sobie grać w autobusie, kiedy nie mamy okularów VR, w domu sobie pograć w trybie VR. Także no mega sprawa. Przede wszystkim jest to polska firma, która się ze mną skontaktowała. Ja bardzo chętnie im pomagam promować aplikację, więc wejdźcie koniecznie w link w opisie, tam macie do pobrania tą aplikację i bez problemu możecie sobie spróbować w nią zagrać. I bardzo chętnie usłyszę od Was taką informację zwrotną, tak samo jak i deweloperzy, którzy śledzą ten filmik, co mogliby poprawić, co mogliby ulepszyć, bo zobaczycie, no gra ma naprawdę mega potencjał, jest płynnie działa na różnych telefonach, można sobie właśnie chodzić po tym wirtualnym kasynie. Oni mają w planach dodanie dodatkowych kasyn, gdzie można się przejść jakby po wirtualnej ulicy i przejść do jakiegoś innego poziomu, a także multiplayer kasynowy, także bardzo fajnie się to zapowiada, no i też inne produkcje wkrótce gdzieś tam się pojawią od tej firmy deweloperskiej. Tymczasem bardzo serdecznie Was zapraszam do pobrania Casino VR, bo po prostu warto. Ja się nie zawiodłem, a wręcz przeciwnie, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, bo większość gier jest prosta, króciutka, ta natomiast jest mega rozbudowana i choć wciąż wymaga trochę dopracowania, no to jest naprawdę taka. Jeżeli potrzebujecie czegoś szybkiego, prostego, tak aby pokazać znajomym i żeby mogli oni zanurzyć się w świecie wirtualnej rzeczywistości w sposób interaktywny, to Lost in Kismet to jest taki pokój, escape room tak zwany, który pokazuje prostą, acz bardzo grywalną i taką właśnie, którą bardzo szybko się ogarnia mechanikę, no i zdecydowanie warto sobie w niego zagrać, chociażby po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób w przyszłości będziemy grać w escape roomy na wirtualnej rzeczywistości. Kismet może nie wygląda, ale po prostu ma coś w sobie. Pokazuje, że escape room na miarę dobrze wykonanych aplikacji na Gear VR jest w zasięgu naszej ręki. Intuicyjne sterowanie i fajnie rozwiązany ekwipunek nie odciąga nas od zagadek. Gra nieziemsko krótka, można ją skończyć w 10 minut. Jest więc idealna na pokazanie znajomemu wirtualnej rzeczywistości po raz pierwszy. No więc to tyle. Możecie sobie polatać w kosmosie, możecie sobie zagrać w prostego, acz fajnego, intuicyjnego escape rooma w wirtualnej rzeczywistości. No i możecie oczywiście pograć w wirtualne kasyno od polskiego studia deweloperskiego i pochwalić się wynikiem, pochwalić się levelem, czy po prostu uwagą odnośnie gry, jak Wam się podoba. I dowiemy się dzięki temu, co można poprawić, bo studio ma naprawdę potencjał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymajcie się, do następnego odcinka, pa pa!